Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Jarosław z Krakowa. Kolejna część na czwartek. Bóg jako rzeźbiarz. Bóg jest także rzeźbiarzem, ale nie ogranicza się do granitu czy marmuru. On rzeźbi nasze charaktery. Potrafi tak ociosywać i kształtować charaktery grzesznego człowieka, iż będzie on odzwierciedlał niebiańską chwałę. Zbawiciel dowiódł swoich niepojętych zdolności i mocy w tej kwestii. Raz po raz w Piśmie Świętym widzimy dowody tego, iż z nawet najbardziej nieokrzesanych i nieobiecujących ludzi potrafi wydobyć prawdziwe piękno. Jakie biblijne postacie wymagały duchowego ociosania? Co musiało się stać w postawach i w postępowaniu Jakuba, Dawida, Piotra, Pawła? Jakie inne charaktery biblijne przychodzą ci na myśl i jakich zmian wymagał ich charakter? Pierwsza Mojżeszowa, czyli Księga Rodzaju, 32 rozdział, 22 do 30. Ale wstawszy tej jeszcze nocy, wziął obie żony swoje, obie służące swoje i 11 synów swoich i przebył brud Jabbok. A wziąwszy je, przeprowadził je przez rzekę, następnie przyprawił też to, co miał. Jakub zaś pozostał sam i mocował się z nim pewien mąż aż do wzejścia zorzy. A gdy widział, że go nie przemoże, uderzył go w staw biodrowy i zwichnął staw biodrowy Jakuba, gdyż się z nim mocował. I rzekł: puść mnie, bo już wzeszła zorza. Ale on odpowiedział: nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Wtedy rzekł do niego: jakie jest imię twoje? I odpowiedział: Jakub. Wtedy rzekł: nie będziesz nazywał się Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. A Jakub zapytał, mówiąc: powiedz mi, proszę, jakie jest imię twoje? Na to odpowiedział: dlaczego pytasz o moje imię? I tam mu pobłogosławił. I nazwał Jakub to miejsce Peniel, mówiąc: oglądałem Boga twarzą twarz, a jednak ocalało życie moje. Piotr, 22 rozdział Ewangelii Łukasza, werset 31 i 32. Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustawała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. Innym dobrym przykładem jest Maria Magdalena. Maria uważana była za wielką grzesznicę, lecz Jezus znał warunki, które kształtowały jej życie. To On wydźwignął ją z rozpaczy i z ruiny. 7 razy słyszała Jego zgromienie demonów, które opanowały jej serce i umysł. Słyszała też Jego wołanie do Ojca w jej sprawie. Wiedziała, w jakim stopniu grzech rani Jego nieskazitelną czystość i dzięki Jego mocy zwyciężyła. Ona, która upadła i której dusza stała się siedliskiem demonów, znalazła się w bezpośredniej bliskości Zbawiciela, zarówno jak wyznawczyni, jak i pomocnica w działaniu. Maria stała pod krzyżem i szła za Panem na miejsce pochówku, a jako pierwsza znalazła się przy grobie po zmartwychwstaniu. Była też pierwszą osobą, która obwieściła, że Zbawiciel wstał z grobu. Historia zbawienia jest pełna przykładów kreatywności Boga w odradzaniu w upadłych ludziach podobieństwa do Niego. Ewangelia nie jest makijażem, ale zmianą sięgającą do głębi, mocą, oczyszczającą, kształtującą i niosącą piękno
Ewangelia Jezusa Chrystusa twórczo odbudowuje duchową strukturę i zdrowie. Wynikiem działania tej wewnętrznej mocy jest autentyczne odnowienie Boża stwórcza moc przywraca piękno upadłemu i grzesznemu człowiekowi. Rzeźbienie obejmuje dłutowanie, piłowanie, szlifowanie. Jakie obszary Twojego życia potrzebują jeszcze obróbki? Czy stawiasz opór w tym? Nie. Dziękuję bardzo.